witam was oczywiście Marcinus i coś specjalnego właśnie na moim kanale. Pisałem wam, że będzie niespodzianka, więc niespodzianka jest. Coś na sportowo, również na sportowo, ale coś dla tych, co lubią szybkie maszyny. Więc oczywiście przedstawiam wam WCR4. Oczywiście jest to bardzo fajna gra, bardzo sportowa. Oczywiście będziemy się ścigać. Możemy oczywiście wziąć sobie Quick Stage'a, możemy wziąć Really Moda, możemy wziąć karierę. Ale póki co wezmę sobie Really Moda Single Stage'a i za chwileczkę się pościgamy. Tak, tutaj tego gościa nie będę słuchał. Gdzie tu sen weźmie? W Argentynie, w Hiszpanii. Sprawdzimy taką fajną mapkę. A niech będzie Monte Carlo. Pościgamy się w Monte Carlo. Jakąś taką fajną mapkę, łatwą. Sobie tu staram się ustawić. A niech będzie i tam. Nie wiem, czy ona będzie łatwa, czy nie. Ach, takie ładne. Takie ładne będzie. Zachód słońca, tak więc z Citroenem, nie, może coś szybszych maszyn. Czyż kogo sobie tutaj wybierzemy? Jest Kościuszko, jest i Kościuszko. Michał Kościuszko i Maciej Szczepaniak, więc oczywiście naszym polskim tag teamem pojedziemy sobie w tym pierwszym odcineczku. I tak już jesteśmy tutaj na starcie, tak więc bardzo fajnie jest to wszystko zrobione, naprawdę z dokładnością. No i teraz tylko czekam oczywiście na pierwsze, to znaczy nie na pierwsze, tylko oczywiście na piątą część właśnie WCR, która ma wyjść już 16 października, tak więc czekamy sobie właśnie na to. Nie, tu czekam, żeby mi załadowało grę i już nam załadowało. Tak więc jesteśmy w Monte Carlo, tylko nie wiem jak mnie tu będzie słychać, bo według mnie jest chyba troszkę za głośno, więc ja tu sobie może to ściszę wszystko. O, będziemy jechać bez głosu. Zaraz sprawdzimy jak to będzie. O, niech będzie bez tego głosu. Oczywiście ja sobie tylko na szybkiego zmieniam kamerkę, kurczę. O, zmieniłem, no i jedziemy sobie. Ale wiecie co, nie, tak bez głosu jest trochę ciulowo, więc muszę tutaj sobie ustawić głos. I na moment. Tylko nie wiem gdzie to będzie. Nie replay, race, może to będzie tu. Może to będzie tu. Teraz sprawdzimy. Tak, jednak to jest tu. Tak więc jedziemy z tym głosem. Tylko póki co ja tu słyszę sam hamulec i hamowanie. Dobrze, ale to nie chociaż nie będę słyszał tego werku silnika, no chociaż jest to fajnie z tym werkiem silnika. No ale póki co mamy dwa zakręty w prawo, widzę teraz za 5 metrów mamy w lewo, tak więc wszystko dobrze się zgadza. I kolejny w prawo. Oj, znów stukłem auto. Powiem wam, że gra jest bardzo fajna grafika, tak jak sami tutaj widzicie. Oczywiście jest urealnione wszystko, tak więc naprawdę bardzo fajna gierka. I tak właśnie sobie szperam na internecie, patrzę, taka fajna gierka, mówię, ach, oczywiście będzie to na moim kanale, oczywiście z tego zrobię też gameplaya, będziemy przechodzić Championship, będziemy próbować zdobyć właśnie jakieś tam mistrzostwa. Ja już zrobiłem swój profil, więc oczywiście będę mógł grać też karierę, ale karierę, ojajaj. Ale karierę oczywiście będę sobie przechodził na prywatnie, a z wami będę przechodził Championshipa. Tak więc zrobimy takiego gameplaya właśnie z tej gry również. Oczywiście Heroesy już się powoli kończą, tam została chyba tylko dwie misje do rozegrania. W PS-ie chyba tylko dwa mecze, albo cztery jeszcze. Tak więc no, kolejny gameplay będzie właśnie z tej gry. Ajajaj. Troszkę jest nie za fajnie. Dobra, tutaj musimy... Zapomniałem, że gramy na śniegu i jest troszkę ślisko, więc muszę uważać, ale i tak jadę ponad 100 na godzinę, więc kurczę, naprawdę te auta są bardzo fajne. Tutaj muszę troszkę przyhamować ostry zakręt i znów barierki, ale je pięknie wgięłem. To naprawdę bardzo fajnie jest. No i tak, oczywiście liczę na łapeczki w górę, na subskrypcję, a właśnie pod tym filmikiem. No tak, tak więc myślę, że będzie dużo tych łapeczek, że wam się spodoba właśnie WCR4.
Bo piąteczki jeszcze nie ma, tak jak mówię, czekam na piątą i takim pięknym driftem sobie właśnie wjechałem na metę. Tak więc widzę tutaj niecały nam... jesteśmy na piątym miejscu. Niecałe 5 minut zajął nam ten odcinek, ale oczywiście jesteśmy na pierwszym miejscu, to bardzo źle, więc sobie weźmiemy restart i weźmiemy sobie jeszcze raz to spróbujemy przejść. Tak więc w szybkim czasie, żebyśmy byli troszkę szybciej na mecie. Tak więc ruszyliśmy i teraz trzeba tylko trzymać kciuki, żeby poszło nam jak najlepiej. Kurczę, już pierwsze stuknięcie nie jest takie złe. Oczywiście jadę dalej, trzymam się swoją prędkością. Nigdzie mnie tutaj nie może wynieść z zakrętu. Przed tym miałem dlatego taki czas, że uderzałem właśnie w przeszkody. Dwa razy chyba zaliczyłem barierki i trzy razy chyba murek tam przy znaku stop. Tak więc kurczę, nie dziwię się, że miałem taki czas, jaki miałem. I póki co widzę, jesteśmy na pierwszym miejscu. Tam nas doganiają. Tak więc nie jest źle, nie jest źle. Póki co trzymamy pierwsze miejsce, więc jest bardzo dobrze. Tak więc kurczę, muszę tylko tutaj dobrze wyrobić się na zakręcie. Pięknie wyrobił się Maciej Kościuszko. Pięknie tutaj wszystko robią nasi Polacy. Tak, pięknie. Aj, zrobił mnie tu na zakręcie. Muszę szybko się wyrobić w czasie. Nie mogę dużo stracić czasu. Kurczę, minuta jest za nami. Tutaj nie mogę uderzyć w nic. Póki co tylko pierwsze uderzenie miałem na tym. Teraz zobaczymy, jak to wszystko się nam ułoży. Póki co jadę dalej. Nic tu się nie zepsuło. Wszystko jest okej. Aj! Dobrze. Wyrobiłem się, jednak się nic nie stało. Kurczę, jest ślisko. Znów wpadłem w pocisk. Za duża prędkość i za bardzo wziąłem ten zakręt. Jesteśmy już na trzecim miejscu. Bardzo dużo straty mamy. Oj, tak być nie może. Musimy to wszystko nadrobić i być znowu gdzieś na pierwszym miejscu albo na drugim. Naprawdę, jako Polacy nie możemy być na trzecim miejscu albo znów na piątym. Na piątym miejscu pierwszy myślę skończyłem. Kurczę, mamy tylko trzecie miejsce. Dużo straty nie mamy. Minuta, dwie mamy straty do przeciwnika, więc nie jest tak dużo. Ja tutaj się nawet i po skarpach próbuję wyrobić. Jest naprawdę, myślę, że to trzecie miejsce nasze, że mam już zapewnione te trzecie miejsce. Ale to się teraz wszystko nam okaże, jak to nam wyszło. I zaraz tutaj sprawdzę. Mamy trzecie miejsce, więc nie jest tak źle. Dobra, a więc w tym pierwszym odcinku ja tutaj zrobimy coś takiego, że zacznę tego championshipa, bo no 7 minut tylko mamy tego nagrania, więc naprawdę jest bardzo, bardzo mało. Tak więc zaczynamy championship i oczywiście zaraz tutaj sprawdzę, gdzie możemy mieć. Oczywiście long, medium, short. Co to sobie wziąć? Kompletne, tak, weźmiemy sobie na kompletnym, żeby nie było inaczej. 3 dni, 2 dni, 1 dzień. No właśnie, jak to sobie zrobimy? Na razie niech będzie ten jeden dzień. W juniorzy, WCR3 albo 2. Weźmiemy sobie dwójkę, zobaczmy, czy mamy też tu jakąś reprezentację Polaków. Kubica, tak więc będziemy grać Robertem Kubicą, tak więc bardzo się cieszę, mamy już Kubicę na Championshipie, więc zobaczymy, jak tutaj poradzimy sobie Kubicą właśnie w tej grze. Tak więc mamy Start Race, inaczej być nie może, tak więc zaczynamy pierwszy wyścig. No i się zaczyna. Tutaj tak, te napisy, które mi tutaj wyskakują, to oczywiście na to tak zbytnio nie zwracać uwagi. To są takie ciekawostki, które możemy sobie poczytać w tej grze. Dobra, tak więc klikam dalej. Przenosimy się właśnie do tego wyścigu. No i już zaczynamy. No. I wyszliśmy. I teraz musimy mieć jak najlepszy czas. Oczywiście, inaczej być nie może. Robert Kubica, już na pierwszym zakręcie obiłem troszkę samochód. Tu się, kurczę, nie zauważyłem tego zakrętu. Muszę zwracać tu uwagę na te wskazówki, które mi tutaj wyskakują, bo one są naprawdę bardzo, bardzo przydatne. Mamy tu ostry zakręt, tak więc już tu zwróciłem na to uwagę. Mniej więcej się wyrobiłem, ale to i tak jest bardzo słabo. Nie wiem, na którym jesteśmy miejscu.
Kurczę, nie chcę się tak zbytnio rozpraszać. No i znów uderzyłem w barierki. Naprawdę muszę troszkę tu zwalniać, jak zobaczę zakręt. Bo jest ślisko, tak jak właśnie mówię, mamy kolejne wyścigi na śniegu. No i to już jest dupa zbita, bo mamy bardzo dużą stratę czasu, tak więc nie wiem, na którym miejscu będziemy. Chyba że na drobie, na którymś odcinku, to jest ten stracony czas. Nie no, póki co jesteśmy na pierwszym miejscu, to bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Tylko za bardzo obijam samochód, za bardzo obijam samochód. Myślę, że będzie lepiej, myślę, że będzie lepiej. Póki co to na zakrętach bardzo dobrze Robert Kubica. Nic się nie dzieje, nic takiego się nie dzieje. Robert Kubica, póki co chyba jesteśmy pierwsi. Póki co jesteśmy chyba pierwsi. Tak więc nie jest źle, nie jest źle. Tu na tym zakręcie muszę uważać. Zahaczyłem o ten murek, widzę, że już mamy auto bardzo uszkodzone. Ale to nie jest źle, to nie jest źle. Póki co jeszcze jadę, jeszcze jadę, jeszcze tutaj cisnę. Jak najlepiej, żeby to wycisnąć. Pięknie i pięknie, pięknie się i ciśnie, pięknie się ciśnie tym samochodzikiem. Piękna jazda, bardzo fajna. Oczywiście powiem wam, że lubię taką kamerę, jak teraz sobie ustawiłem. Nie lubię, żebym widział samochód, bo źle mi się jeździ. Wolę tak, jak jestem za kierownicą, bo wtedy mam, ogólnie lepiej mi się wtedy steruje. No i tak jak mówię, oczywiście liczę na wasze łapeczki pod tym filmem, bo naprawdę tego jeszcze, z tego co widzę, żaden youtuber polski nie nagrywał tej gry. Tak więc oczywiście z tego co widzę, jestem pierwszy właśnie w WCR4. Ja nagrywam 2 minuty 10 czasu, ajajaj, co to się dzieje, co to się dzieje? Myślałem, że gdzieś się zablokowaliśmy czy coś, ale się zablokowaliśmy. Mam dużą stratę czasu, póki co, kurczę, nie jest za fajnie. Jesteśmy w połowie trasy, więc jakoś tu muszę to nadrobić. Nie mogę mieć dużej straty, musimy być w dalszym ciągu na pierwszym miejscu. Jednak się nie wyrobiłem, jednak mnie wyniosło na tym zakręcie. Ale już dwójka, trójka, będzie tak, czwóreczka zaraz musi być na tym, tu sobie lekko przyhamuję, tak, to jest dwójeczki, redukcja, pięknie wyrabiam się na zakręcie, jak na razie zakręty są moje, ten już chyba nie będzie mój, chociaż też się wyrobiłem, lekko tam obrysowałem obmurek, ale nie jest tak źle, tutaj na zakręcie się wyrobiłem, oj, tak więc jest ładnie, tylko nie mam tej tabeli, którzy jesteśmy i znów na skarpę mnie wyniosło. Kurde, wbiłem się w barierkę, ale fajnie się jeździ, powiem wam, że fajnie się jeździ Robertem Kubicą, naprawdę polecam wam tą grę, sami sobie spróbujcie, jak się jeździ, oczywiście nie jest tak łatwo, jak może będzie wam się zdawało to na filmie, że powiecie, o tak, powinien to wszystko dobrze przejść, nie jest tak łatwo, naprawdę siądźcie sobie przed komputerek, zagrajcie w tą grę i sami zobaczycie, że nie jest tak łatwo, nie jest tak łatwo. Tak więc taki dzisiaj pierwszy gameplay, oczywiście z tej gry. WCR4, pamiętajcie, WCR4, gra sportowa dla tych, co lubią szybkie maszyny. Tak jak ja, lubię szybkie jazdy, szybkie właśnie samochody. Więc mówię, ta gra musi się pojawić u mnie na kanale. Oczywiście, jak wam mówiłem, będą gry sportowe i nie tylko. Tak więc sami tu widzicie, nawet jest gra o samochodach sportowych. Tak więc dla wszystkich się coś znajdzie. Ej, no już jesteśmy przy mecie, ja już to widzę, już jesteśmy przy mecie. Każdy to pewnie widzi, już jesteśmy przy mecie. Jak najszybciej muszę się tu wyrobić. 4 minuty 20, muszę dojechać gdzieś 4.30, 4.40 góra, abym dojechał Robertem Kubicą, więc tutaj na zakrętach i jak najlepiej muszę wyjść. Na tych zakrętach muszę jak najlepiej się wyrabiać, tak pięknie weszłam w ten zakręt. Nie, jestem czy David, słyszę tylko jak mi coś tam w samochodzie stuka i słyszę tylko piskę moich opon. 4.40, już jest za dużo, kurczaki. 4.50, 5 minut góra, nie może być mniej, więcej. Proszę cię, Robert. Czy uda mi się 5 minut, 2 sekundy. Ale rozwalony mam samochodzik. I zakręty sprawdzimy, na którym jestem miejscu. Jesteśmy na miejscu trzecim. Tak więc jest dobrze. Więc przechodzimy dalej do kolejnego etapu, który już będzie w kolejnym gameplayu. Tak więc na tym kończymy.
widzę, że chyba się nie da na tym skończyć. Zaraz sprawdzę, jak to będzie. Zaraz to zobaczymy. Właśnie się z wami tu pożegnałem, ale nie wiem. Znaczy mi się to zapisze, czy nie. Może sprawdzę. Fit to mind man. Tak, to będzie tak. Tak więc się jednak widzę tam, a jeżeli nie, no to będę przechodził od nowa z wami tą karierę. Tak więc myślę, że jednak się będzie dało. Za chwilę to sprawdzimy. Nie, jednak jest, więc bardzo się cieszę, tak więc oczywiście w tym pierwszym gameplayu trzecim miejscem już żegnam się z wami. Tak więc piąteczka i liczę na wasze łapeczki w górę. Piątunia!